Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was szybki przepis na sernik bezpieczenia, na sernik truskawkowy na zimno. Oryginalny przepis tego sernika znajdziecie na blogu mojej koleżanki Karoliny, I want to be like Wonder Woman. Ja jednak troszkę ten przepis przyspieszyłam i nie zastosowałam dna do sernika, ponieważ można również ten sernik zalać na bardzo fajny bezglutenowy spód do ciasta. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy 400 ml mleka kokosowego, tłustego, 20%, 400 ml mleka roślinnego, może to być mleko kokosowe, może to być mleko jaglane, jednak to mleko powinno być dość rzadkie, troszkę o mniejszej zawartości tłuszczu. Ja dzisiaj użyłam mleka bezlaktozowego. Potrzebujemy 4 łyżek erytrolu i 3,5 łyżeczki żelatyny lub agar-agar. No i oczywiście odżywkę białkową o dowolnym smaku. Najlepiej będzie tutaj pasowała truskawkowa bądź malinowa. Ja użyję dzisiaj koncentratu waniliowego. Od czego zaczynamy? Przelewamy mleka do rondelka. Podgrzewamy. Dodajemy erytrol. Mieszamy. Dodajemy odżywkę białkową. 2 miarki. Czubatę. I energicznie mieszamy. Następnie dodajemy żelatynę lub agar-agar. I również energicznie mieszamy. I podgrzewamy, aż żelatyna się rozpuści. Pilnujemy, aby masa nie przywarła do dna. W czasie truskawki przekładamy do blendera i miksujemy na piwo. Kilka truskawek będzie Wam potrzebnych do przyozdobienia sernika. Ja używam 800 g truskawek mrożonych. Możecie również użyć malin lub dowolnych owoców. Zamykamy i blendujemy. Dobra, pire jest już gotowe. Masa jest lekko podgrzana, nie doprowadzamy do zagotowania i chodzi tylko o to, żeby żelatyna się ładnie rozpuściła. Wyłączamy. Mieszamy masę z truskawkami. Dokładnie łączymy wszystkie składniki. W wersji na zimno wystarczy gotową masę przelać do jakiegoś naczynia, chociażby do miski po wcześniej użytych mrożonych truskawkach. Przelewamy. Sernik jest gotowy. Wkładamy go teraz do stężenia do lodówki. Myślę, że 1,5 do 2 godzin wystarczy.
Później sernik wkładamy w tej misce do ciepłej wody, żeby brzegi troszeczkę odtajały i jesteśmy w stanie wyjąć sernik do góry nogami i powstanie nam piękna baba sernikowa. Możemy go ozdobić truskawkami, świeżymi owocami, polać sosem Real Farm. Życzę Wam smacznego. Wytrwałość, odwaga, pewność siebie. To cechy prawdziwego sportowca. To właśnie dla Was tworzymy suplementy. Real Farm for real athletes.